Witam Państwa, a z nami w studiu kandydat na Młodzienie na Roku 2017, Sławek Wiałkowski, Kino Charlie, Forum Kina Europejskiego. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Nie będziemy ukrywać, że jesteśmy na Ty, znamy się. Sławku, dlaczego Łódź, i dlaczego kino? No ja myślę, że jest to jednoznaczna odpowiedź, która w tamtym roku została przypieczętowana tytułem miasta filmu UNESCO dla Łodzi. Wreszcie. Wreszcie, ale dla nas, dla nas łodzian związanych z kulturą filmową i, i z, z Łodzią filmową, tak naprawdę Łódź zawsze była stolicą polskiego kina, zawsze była stolicą filmu kiedy 24 lata temu zakładałeś kino Charlie każdy pukał się w głowę i mówił Sławek po co przecież coś takiego się nie uda no to prawda to był taki okres w którym tak naprawdę kina się zamykały a nie otwierały ale pamiętajmy to to 94 rok był rokiem wyjątkowym ponieważ on poprzedzał obchody stulecia kina i w tamtym 1994 roku otworzyły się dwa kina o pewnej programowym założeniu niekonwencjonalnym. To było kino Cytryna i kino właśnie Charlie. I ja myślę, że ta tendencja, która, czy ten trend, który w tamtym 94 roku się zaznaczył i był uważany za utopię, tak naprawdę absolutnie się sprawdza i wygrał tą batalię o, o widza. Po 20 latach. Skąd wiedziałeś wtedy, że coś takiego jest potrzebne w mieście? Jest, będzie widz, który będzie chodził na filmy, produkcje niezależne. Mało pieniędzy na te filmy się przeznacza. To, to kino nie multiplex, nie Coca-Cola, nie, 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 nie popcorn, tylko kino niezależne. Znaczy ja myślę, że w tamtym czasie jeszcze nikt tak z nas nie myślał. Natomiast Pamiętajmy te dwadzieścia parę lat temu jeszcze w Polsce nikt nie wiedział, co to jest multiplex. Nie było multiplexu. Ale no, każdy miał magnetowid w domu. Tak, 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 dokładnie. I ten rynek taki związany z oglądaniem filmów na VHS-ie, no, rzeczywiście był. Spowodował duży kryzys w kinematografii, w sensie dystrybucji filmów. Wtedy ilość widzów, która sięgnęła praktycznie dna, bo 12 milionów widzów, więc jeżeli sobie te 12 milionów widzów, które przyszło do kina i kupiło bilety w 1992-1994 roku, porównamy z 56 milionami w ubiegłym roku, no to widać, jak, jak, to, jak to było fatalnie. Natomiast ja myślę, że od zawsze wiedzieliśmy, czy ja wiedziałem, że dla kina, Artystycznego dla widza, który ma aspiracje, ambicje, jest zawsze miejsce. Pamiętajmy, że społeczeństwo nie tylko ogląda czystą rozrywkę, ale też jest widz, który czyta książki. I chodzi do kina także pewne przeżycia, wartości estetyczne, merytoryczne. Dlatego ja współpracując i pracując wcześniej w dyskusyjnych klubach filmowych, wiedziałem, że ta publiczność w którym momencie będzie musiała znaleźć swoje miejsce. I kino Charlie stało się takim elementem, magnesem przyciągającym tą publiczność, którą, która kiedyś odwiedzała dyskusyjne kluby filmowe. Czyli wiedziałeś, że w Łodzi jest taka publiczność? Tak? która absolutnie. przyjdzie do takiego kina, jak Kino Charlie. Absolutnie tak, absolutnie tak. A z drugiej strony pamiętamy, że to był rynek bardzo hermetyczny i bardzo taki kastowy. I ja wiedziałem, że ja nie mogę się ścigać z, o blockbustery z, z dużymi kinami typu Kino Bałtyk czy Kino Przedwiośnie w tamtym czasie. I ja po prostu postawiłem na budowanie własnej widowni z własnym programem. I myślę, że to e, zwyciężyło przez te kilkanaście lat. Wiele kin, które próbowały się siłować i walczyć o, o premiery e, Gwiezdnych Wojen, No już, już ich nie ma. Pamiętajmy, że w, w Łodzi było w swoim czasie ponad 30 kin. Teraz ich zostało niewiele. E, praktycznie nie istnieją kina osiedlowe. Czy można powiedzieć, że zbudowałeś sobie w łodzi pewnego rodzaju publiczność, która odwiedza Twoje kino? Myślę, że absolutnie. Jest, to była świadoma praca. Bardzo wytężona, połączona wieloma jakby obserwacjami. Z jednej strony, jakby kino Charlie wyznaczyło pewne trendy nie tylko dla siebie, bo było gdzieś w awangardzie, jakby programowania tego typu obiektów, ale także stało się elementem budowy kultury filmowej w całej Polsce. Wiele kin w Polsce. Wręcz naśladowało kinoczeli, Chociażby kinoteka była takim przykładem, która odnosiła się do, do naszego programu, do budowy naszego, naszej widowni, właśnie z, jakby z dużą atencją, wręcz nas naśladując. I tego typu przykładów w Polsce było bardzo wiele. Wielu kiniarzy w Polsce przyjeżdżało do nas, rozmawiało z nami, podpatrywało nas, jak to się robi, że to wychodzi. Czy można powiedzieć, że kino niezależne? Yy... Przeżywa renesans teraz? ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Widać, że zresztą... już nasyciliśmy się tymi wielkimi produkcjami, na które się chodzi, nie myśli tylko ogląda dla rozrywki. Ja myślę, że tak i to widoczne jest też w Ameryce, że te filmy o takiej prowincji artystycznej tak naprawdę zdobywają Oscary. Popatrzmy chociażby na listę nominowanych. No jeżeli mamy tam na liście chociażby też polską produkcję Twój Vincent, no to widać, jak zmieniło się myślenie w Hollywood, że no nie tylko KOKO. E, czyli taki sznyt disneyowski, ale też e, jakby e, widzowie czy krytycy sięgają też po zapasy jakby pewnej wartości takiej e, estetycznej, intelektualnej, która do tej pory mało była obecna. Zresztą e, o tym też świadczą inne jakby nominacje. Więc e, e, Ameryka absolutnie gdzieś się ten rynek bardzo jakby tutaj dzieli. Z jednej strony mamy dostęp do VODI, które w bardzo szybkim tempie się rozwija. Kin, które poprawiają swoją infrastrukturę, które tak naprawdę się już dawno temu, kilka lat temu podzieliły w bardzo płynny sposób. Czyli mamy kina arthouse typu Kino Charlie, które chociażby jest stowarzyszone w sieci Europa Cinema z najlepszych kin, takich studyjnych w Europie oraz multiplexy, które są głównie nastawione na rozrywkę, na popcorn, na zarabianie. Gdzieś przeczytałem o tobie ostatni mohikanin kina niezależnego w Łodzi. Czy myślisz, że byłoby w Łodzi jeszcze miejsce na takie kino jak kina Charlie? Myślę, jeszcze że, jedno takie miejsce? Myślę, że to wszystko zależy od osoby, która będzie takim kinem zarządzała. Takiego kina nie może robić urzędnik, nie może robić ktoś, kto przychodzi od godziny do godziny to musi być jednak pasjonat, i takich pasjonatów mamy też w Polsce. To, 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 to nie jest tak. Natomiast pamiętajmy, że kino to jest jednak e, też e, ekonomia. To są duże pieniądze, które trzeba włożyć w to, żeby kino uruchomić. Sam projektor cyfrowy to nie jest zwykły projektor, który można sobie kupić w sklepie. Wręcz e, na tego typu urządzenia czeka się miesiącami tak jak na zamówiony samochód i mniej więcej wartość jest taka, jak naprawdę bardzo dobrej limuzyny. Cieszymy się w takim razie, że mamy takiego pasjonata w Łodzi, Sławek i Kino Charlie, Forum Kina Europejskiego, kandydat na Łodzianinę roku 2017. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.